Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś mówimy o pojedynku na śmierć i życie polityczne, a może nie tylko, w cieniu walk PiSu z koalicją obywatelską, he, walki o życie, ale tam w tle to trochę to przypomina walkę Himmlera z Kanarisem na zapleczu frontu. Nie będziemy zgadywać, który jest który. Chociaż... Ja, ja, to kogo na strunie od fortepianu powiesi. No to właśnie, tutaj... aczkolwiek, aczkolwiek jeden, powiem tak, ilekroć czytałem o Kanarisie, odczuwałem do niego, mimo że to był zbrodniarz, mimo że to tak. był ten, to mimo wszystko jakiś tam rodzaj sympatii i szacunku człowiek do niego odczuwał. I formował polski wywiad. Tak. Ró różne rzeczy robił w życiu, Szanowni Państwo. Był bardzo niejednoznaczną postacią. Natomiast obie tutaj postacie są moim zdaniem jednoznacznie negatywne. Ale chodziło nam tutaj o pokazanie Państwu pewnego konfliktu. Przypomnienie o nim, bo my o nim mówimy. To znaczy Ziobro kontra... Mateusz Morawiecki. Kiedy, szanowni państwo, Zbigniew Ziobro i cała jego struktura przy Funduszu Sprawiedliwości została namierzona, to nastąpił zwrot akcji i odpalono sprawę Kuczmierowskiego Szopy Mateusza Morawieckiego. Robi to wyrażenie poniekąd sytuacji, kiedy ucieka... Samolot, myśliwiec, bombowiec przed wrogim myśliwcem, który chce go dopaść, i tamten odpala rakiety, to on odpala takie flary, które mają imitować ciepło, żeby ściągać te rakiety, żeby ten wybuch nastąpił gdzieś tam z boku. I częściowo ta sprawa, szopy i Kuczmierowskiego jest wspierana. To znaczy, szanowni państwo, proszę mi wierzyć, że ilekroć on Ziobro widzi kłopoty Morawieckiego, Kuczmierowskiego, Szopy, to nie, nie jest mu przykro. I tam Dworczyka. To nie jest człowiekiem, który się tego... Ja myślę, że w Ziobro i jego rona Patrycja Kotecka to trzymają tak kciuki po prostu za to, żeby się Szopę udało złapać. Że... To nie ich kasa, Janek, to nie ich kasa. Ale to chodzi o to, że oni po prostu jeszcze wtedy wyjdą i powiedzą, ale to nasi ludzie to zrobili. Nasi ludzie w prokuraturze, nasi ludzie w CBA to nie jest żaden sukces Tuska. Zresztą tak przedstawia tą sprawę Jarosław Kaczyński. To nie jest sukces Tuska, kuczmierowski, to jest sukces naszych służb, które cały czas pracowały i patrzyły na ręce również naszym ludziom. Tak, szanowni państwo, to nie jest żaden sukces, to nie oni zrobili, to zrobiliśmy my. Oczywiście prawda jest inna, o wzajemne hakowanie się ludzi, które teraz zostało tego. Więc przypomnijmy, kiedy w 2017 roku e, w końcu udało się zarżnąć Beatę Szedło politycznie i złożyć ją ze stanowiska premiera, Zbigniew Ziobro przyjmował Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera, prowadząc przeciwko niemu parę spraw. Pierwsza to była sprawa o e, sprawy dotyczące ojca. Jego, Kornela Morawieckiego, który miał tak. Sprawy o niepłacenie ludziom na przykład za remont siedziby, sprawy o naciąganie ludzi, bardzo tajemnicza sprawa, polecamy panom prokuratorom Bodnarowi, panu prokuratowi Kornelukowi. Śmierć księdza jegierskiego powinna zostać wyjaśniona. Te oskarżenia, które on publicznie formułował o to, że został zmuszony do. Odpalania działki z tytułu dotacji, które dostało, to wszystko powinno być wyjaśnione. Fakt, że domniemany rzekomy sprawca, czyli Kornel Morawiecki, nie żyje, nie oznacza, że sprawy nie należy wyjaśnić. Tym bardziej, że nie żyje też ofiara, szanowni państwo. To też jest taka jedna ze spraw. I to była jedna ze spraw, która była prowadzona. Druga to były sprawy udzielania kredytów przez Bank Zachodni WBK we frankach szwajcarskich. Też była bardzo prowadzona mocno przez. Prokuraturę w Szczecinie, jedną z bardziej zaufanych prokuratur Zbigniewa Ziobry. Nie, to jest, nie była top. Top to było Lublin, to były Katowice, to były te dwie rzeczy. były ten małopolski. Małopolski, małopolski tak, właśnie mówię. Małopolski małopolska Małopolska, Wydział Zamiejscowy w Prokuratury Krajowej w Małopolsce. Te wydziały zamiejscowe to są te wydziały do zadań specjalnych Ziobry. Przypominamy, palikota robi Prokuratura Krajowa, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Szanowni Państwo, też bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze raz przypominamy, nie bronimy Janusza Palikota, bronimy praw Janusza Palikota. Uważamy, że jeżeli Ryszard Czarnecki mógł sobie jeździć z funkcjonariuszami CBA bez kajdanek, to tym bardziej Janusz Palikot mógł sobie jeździć z funkcjonariuszami CBA bez kajdanek. Nie widzimy powodu, dla którego pan Palikot ma jeździć w kajdankach, a pan Czarnecki bez kajdanek. I druga rzecz, i tak samo nawet to ubrania, które Czarnecki miał prawo mieć dowiezione, a ten, a ten nie. Kolejna rzecz to podejście ludzi. Wiecie Państwo, my te zdjęcia zresztą nie tylko my żeśmy wyłapali, pokazujemy, natomiast naruszenie tajemnicy obrończy przez funkcjonariusza CBA wspólnie z prokuratorem. No, mamy nadzieję, że to zostanie wyjaśnione, a winni zostaną ukarani, bo tak, tak to być nie może. Ale wracamy do tej wojny. Ta wojna jest na śmierci i życie, ponieważ Morawiecki z Ziobrą oprócz sprzecznych interesów tam jest po prostu anthemia. państwo, ja nie wiem, ja parę razy miałem tak w życiu, że po prostu kogoś nie lubiłem. Potem to się jakoś, od, jakby to powiedzieć, no, po, po prostu nie tolerowałem określonych ludzi, nie potrafiłem nawet czasami wytłumaczyć. Czasem to mi nawet głupio było, szanowni państwo, bo ta, ta niechęć po prostu tego, no jest coś w ludziach takiego, jest czasami chemia, i tych dwóch panów ma ewidentnie do siebie antychemię. Nie wiemy, czym, czym ona jest spowodowana. Być może nie chcemy wiedzieć nawet natomiast, bo są takie rzeczy, rzeczy, szanowni Państwo jak człowiek się kiedyś dowiaduje, to czasem mówi, mogłeś mi tego nie pokazywać bo ja będę musiał żyć z tym obrazkiem do końca życia, czasem Tomek opowie jakiś żart, ja mówię, że mam dosyć plastyczną wyobraźnię i potem taki obraz który niekoniecznie może jest prawdziwy, ale jest sugestywny zostaje ze mną na długo, długo no i... Tom... dzisiaj widzę Kaczyńskiego z wybałuszonymi oczami i dalej już nie powiem naprawdę, widzę już, może lepiej żebym tego nie oglądał Szanowni tak. Państwo, a ja bym tutaj chciał Tomku, yy, bo to jest, to jest zabawne, że yy, ich wzajemna relacja, ich wzajemna nienawiść jest tak silna, że nawet przebywanie w tym samym obozie yy, myśmy na to zwracali uwagę jeszcze przed wyborami że. Są, na, są cały czas na Titaniku, mają kurs na górę lodową, ale na mostku leci cały czas na walanka po prostu kto komu kosę pod żebra wpakuje. I yy, no je, jest, to, jest to nawet pewien, pewien, powiem Państwu, jeżeli za coś podziwiamy Panów, to właśnie za tą determinację. Jeden ster w lewo, drugi ster w prawo, a Titanik w górę na środek z Jarkiem, Sternikiem. Tak. Bo, tak. No właśnie. I to jest pytanie właśnie po pierwsze, tamku, jak myślisz, kto kogo wykończy? My oczywiście kibicujemy obu, ale jak kogo, kto jest twoim faworytem i dlaczego? E, I Przykro powiedzieć, ale teraz faworytem jest Ziobro. Ziobro ma dużo atutów. E, Ziobro i pani Patrycja Kotecka. E, Ziobro bardzo mocno zaatakował... E, Karpetą, który nagle stał się jakimś takim no, ostatnim sprawiedliwym, który przyniósł sprawę Morawieckiego i reszty nowej władzy. Pan minister się jako oszalał, że ceba jak świetnie pracuje, przecież proszę bardzo, przyniósł całą sprawę Rarsu. u no, no, no nie potrafiło jakoś zrobić wcześniej. Teraz przyniósł sprawa zdjęta spółki. Ja pamiętam to, kiedy Morawiecki już był nasądowanym, ale z drugiej strony jednak zagrożenie Ziobry było bardzo duże i my żeśmy z Jankiem zrobili taki materiał o panu Wójczyku. Był materiał taki, taki zupełnie, zupełnie inny, próbowaliśmy później robić jakieś materiały historyczne, pewnie do tego wrócimy też jeszcze. I Wtedy do Janka zgłoszono się i powiedziano, świetnie, w tym kierunku przecież możecie teraz robić takie materiały, no na przykład gdybyście zrobili o Zbyszku. Nie ma problemu. Tomku, nie ja, muszę, muszę, ja, muszę, ja, tylko, ja muszę tylko delikatnie. Ja spróbować. Tego powiem, tak. Nie, ja muszę tylko delikatnie spróbować. Ze Zbyszkiem tak. to się pojawiło wtedy, kiedy we wrześniu e, pojawiły się, e, pojawiła się. E, miałem już nigdy nie dostać ofert korupcyjnych ale po publikacji dotyczących y, orientacji Jarosława Kaczyńskiego, ale pojawiły się one w momencie, w którym y, rozpuszczył ten proces i było wiadomo, że nie będzie łatwo, to przyszła ta oferta, która wynosiła, że dostaniecie y, około tam 60 tysięcy miesięcznie na dwa lata. Y, no, no generalnie macie przeprosić Jarosława i odpieprzyć się od tego, no więc jak i na hasło, no dobrze, no ale to o czym będziemy robić program... Y, Skoro o Jarosławie nie będziemy mogli. I usłyszeliśmy tekst o Zbyszku, bo to będzie nawet dobrze widziane. I to, 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 to jest ten wątek, bo ten wątek tam wątek po prostu. Z tego to, to, to było pod hasłem, że Jarosław myślał, że my tak skręcamy i że my realizujemy, tak, że tak. wysyłał sygnały, że to jest dobre, że to w tym kierunku, żeby tamtych oligarchów, żeby mówił nawet publicznie, powiedział, że jest większa, większa radość. Tak, z... on był, był po po tacy, radość, zapomniałem o tym, wyszedł i powiedział, że to jest większa radość, jak ci grzesznicy przyjdą. To jest nic, on, już z... myślał, on już myślał, że to już, to już ten kierunek. <mum> to, już, tak, to, było, to było świetne, tak. I szanowni Państwo, tutaj jednak w Ziobro wygrywa, bo te materiały, no, wykładane materiały, no, idą wprost w kierunku Morawieckiego i Dworczyka. Rzeczywiście, no, trudno, żeby, żeby tutaj ktoś z, z tego obozu, z którym się utożsamiamy, ha hamował to wszystko. No, a Jarosław Kaczyński ma świetny pretekst. Wyjdzie? No, jak ja, moi kochani radacy mogą działać, skoro miałem. Takich ludzi na pokładzie, lu ludzi małej wiary, ludzi, którzy przeszkadzali. Byli tacy, którzy kradli. No tak, ja się takich ludzi już pozbędę. Natomiast Morawiecki atakuje w zupełnie inny sposób. Morawiecki między innymi pokazuje, słusznie pokazuje, że to jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, pokazuje, że to ludzie ziobry no, hamowali te wszystkie. Relacje z Unią Europejską i Polska przez to dużo traciła. To on już podjąć te mm, wszystkie tutaj działania. No, zobaczcie Państwo, niezwykle istotnym jest y, teraz awantura Polska. To, to jest jedno jed, jed, jeden, jeden z elementów tej, tej gry, tego, co tutaj się wydarza. I to jest y, no niewątpliwie jakieś aktywa, które próbuje pokazać, że są jego ziobro. No, Ziobro rzeczywiście mm, bardzo mocno wygrywa chociażby w sprawie e, Palikota, bo Kaczyński triumfuje i pokazuje wszystkim, ja mam długie ręce, zobaczcie, ktokolwiek do mnie się tak zachowa, ja pamiętam, to później tak się dzieje. Jeszcze z moich czasów zacząłem przykręcać śrubę Palikotowi i widzicie, co się dzieje. No, zobaczcie na postawę, może teraz się obu... pana, pana chorążego Jakubiaka, przepraszam, pana, pana, pana Marka Jakubiaka, yy, biznesmena. Przecież wychodzi i mówi, że no, przecież on był w bardzo dobrych relacjach z Palikotem. On się z, nim, on się z nim przyjaźnił w zasadzie. I później Palikot w sumie chciał mu pomóc też i został zaszczepiony do kupna tęczynka. I on mu go sprzedał. A on teraz mówi tak, no kwitnące przedsiębiorstwo, kwitnący browar, półkładany, wszystko świetnie, no, no oddałem go Palikotowi, a jak on teraz to zepsuł, tam po prostu ludzie nie mają wypłat. Prawda? Tak, to prawda, to naprawdę, czy pan, to, to pan, nie znaczy na biznesie, to pan oddaje taką perłę w koronie swoich biznesów, nagle komuś u, szczycie, u szczytu swojej potęgi? Wie pan, no to, to słowo brzmi, natomiast to pan wygląda jak agent Jarosława u tak. I, i, I Jarosław pana przytuli, ogólnie rzecz biorąc, to jest długoplanowa długo długo planowa operacja Jarosława Kaszyńskiego. Kaczyński y, dzięki tej pomocy Ziobry y, zyskuje. On wejdzie i on mówi, słuchajcie, ja mam a zbyszek ma swoje tutaj z tyłu aktywa. Zobaczcie, zbyszka na komisję, tyle go mogą pozwać. Wychodzą sędziowie, bo to robota zbyszka, i sędziowie rozwalają temat. Sędziowie mówią: Nie ma żadnych spraw, ludzie, nie chodźcie, do, nie chodźcie na komisję. Nie, wszystkie wydawane przez Bodnara decyzje, czy przez prokuratora Korneluka, teraz może pójdzie porozum do głowy, prokuratura, są część prokuratur. Są bezprawne. To już nie chodzi o, o, o skompromito, skompromitowany Trybunał Kuchenny. To nic nie może, no tam, tam, on nic nie może, ale ci, no za chwilę no naciśnięcie na PKW i pokazanie, że de facto i tak dostanie pieniądze, i tak dostanie pieniądze, szanowni państwo. Musicie docenić, bo to jest rzeczywiście konkretny ruch sprawczy. Kaczyński dostanie tlen. Kaczyński się nie zadusi, mówiąc oczywiście tak yy, yy, przykładowo, że wiadomo, że nikt go nie chce dusić. A może nikt nie da rady na razie zadusić, tak, yy, bo jest świetnie pilnowany przez, przez yy, ludzi, ludzi doświadczonych. Prawda Tomek walczy, tak Żartuję. Nikt tego nie chce zrobić, także nie ma o czym mówić. I wiecie państwo, Kaczyński pokazuje moc. Pokazuje moc. Wjeżdża do tej przysłuchy, bo to będzie Janku jednak przysłusze, wjeżdża do tej przysłuchy na pełnej. Naprawdę na pełnej. I ci potencjalni ludzie, którzy chcieli mu robić rokosz, słabi są. Bo reszta zawsze się zastanowi, a jak ten Jarek ze Zbyszkiem stara miłość nie rdzewieje, jak oni się za nas wezmą, no przecież to będzie nawet dobrze postrzegane dla tych silniczków, czy dla tych no, oszołomów, dla innych, że no Jarek wystawi im szydło. toś tam zrobiła, prawda, czy mąż, czy jakieś inne rzeczy, czy Jarek wystawi Mardanowskiego, który też tam może mieć swoje zapazurami, czy Jurgiela, który tak się zachował, też wystawi i pokaże, wiecie, ja te, teraz, jak towarzysz Stalin, ja oczyszczam to, oczyszczam. Ja miałem wrogów, ale już teraz będzie dobrze. Ja tych wrogów oczyszczę i pójdziemy razem do zwycięstwa. Mi to, wiecie Państwo, z jednej strony śmiesznie, ale z drugiej strony jest to zagrożenie. Bo de facto to, co się wydarzyło, jak porównacie Dwie rzeczy, które no, pokazujemy my, pokazują inni, nic z tego nie ma, czyli funkcjonuje sobie w familiarnej atmosferze wiodący balikota. Z, 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 tak jak są te zetknięcia, redaktor wiejski pokazał, ja naj pokazywał to taki ręka na plecach, tak naprawdę, i spokojnie wsiadaj sobie, nie denerwuj się. I później w nowych ubraniach, zobaczcie Państwo, w nowej bluzie następnego dnia, spokojny Czarnecki idzie do prokuratury, z żadnych milionów, tam jakie kalcy czy... czy Od 50 się... tysięcy. No 50 tysięcy. I palikon. Dawaj bańkę albo nie daj. Ja powiem Państwu tak. Pewnie palikon ma tą bańkę. Tylko ma problem, teraz musi poczekać, żeby tą bańkę dać. No bo jak ma, no to czeka komornik. Tomek, tomek ale to na. Nawet... Janek, tylko dokończę, przepraszam. I, I wiecie Państwo, i to jest postawienie takie no, palikot musi podzielić przynajmniej trochę, bo palikot wyjdzie, palikot wyjdzie, to jest normalne. Ale to, co zrobiono w tej sprawie, czyli tak, żeby już dokręcić tą, tą, tą sytuację, czyli to złamanie tej misy obrończej, działania CBA diametralnie inne, traktowanie palikota diametralnie inne niż w, w sprawie no jego małżonki. Zupełnie inaczej. Pan Esenaz DiBua mówi, że on pierwszy raz widzi taką. Nienawiść prokuratora. Proszę zobaczyć panią, pan, panią e, siwiec, będzie pan widzieć, jak wygląda nienawiść prawdziwa. Tutaj tak, tutaj też e, u pana prokuratora. Wszystko jedno, jaka, jaka polska, ta nienawiść jest ta sama. To nie jest. E, m, dlatego Janek ja mam syndrom sztokholmski do prokuratora pustelnika. Janek naprawdę. No. E, bo tam jest, bo tam jest nienawiść, tam jest nie, nieprofesjonalne to jest I, I dalej jeszcze jestem w jej rękach. E, I e, to? To jest atut Kaczyńskiego. To jest atut Kaczyńskiego. Atumku, Kaczyński. ja, ja Ale już... ich trzyma za. Ale ja bym mówiła. Był... Ziobro wygrywa. Ziobro, ziobro, mamy ziobre i Zio... mamy. Janek Ziobro wygrywa teraz. Ziobro wygrywa. No to właśnie, to jest o tym, o tym mówimy Mówmy o tym, że. No to o to mi chodzi. Ziobro wygrywa, ziobro trzyma Jarosława i ziobro przyniósł mu Morawieckie towarzystwo. Zobaczcie jedną rzecz. To jest ciekawe, że być może, być może pogodzi ich Polsat. Bo z, z panią Kulką, nie, która jest czwartą żoną, przy okazji, szanowni państwo, nie sztuka być pierwszą, drugą lub trzecią żoną miliardera, sztuka być ostatnią. No mówią, że Soros leci w kulkę. Znaczy, nie, no, szanowni, no, on ma, no, ostatnia kobieta, ostatnia żona. Ostatnia, dlatego że jego stan zdrowia no, jest bardzo słaby, jak wszyscy mówią. Ostatnia żona pana, Zbignie, pana Zygmunta Solorza jest po prostu kobietą, która próbuje wyjąć ten biznes pod kontroli dzieci. Dzieci miały być sukcesorami. Tam jest trójka dzieci z dwóch małżeństw. To są dzieci: to jest Tobiasz Solorz i dzieci żony numer. Ja już się gubię w tych numerach, to jest chyba numer czwarty, bo jest, nie, już nie chcę mówić, który numer była pani Żak. Bo to są dzieci pani Żak i dzieci pani Solo i dziecko pani Solo, to jest trójka, która razem współpracuje, aby ochronić ojca. Uważają, że ojciec, jakby rezygnując z przekazania im sukcesji, oddając wszystko pod kontrolę pani Kulki, po prostu działa nie w pełni świadomy, nie w pełni władz umysłowych. No i co, co, się, co, się, co się dzieje? Tam się mówi o tym, że Polsat może próbować przejąć Mateusz Morawiecki, ale z panią Kulką mają mieć świetne układy. E, trzy panie przede wszystkim, właśnie to mówi się o Patrycji Koteckiej-Ziobro, mówi się o pani e, e, Kurskiej-Nowej, obecnie wcześniej e, żonie takiego jednego też, bo ona pracowała przez wiele lat w Polsacie więc najnowsza żona Kurskiego, no i oczywiście pani Dorota Gawryluk. I Ten triumvirat ma być takim głosem doradczym, którego celem właśnie może być sprzedaż tego biznesu, bo przecież to nie chodzi, wiecie Państwo, to jest dziecko Rigmunda on do tego biznesu zupełnie inaczej podchodzi. To jest człowiek, który ten biznes zbudował dosłownie od zera. Ja mam sporą wiedzę na temat tego, bo miałem ludzi, którzy pracowali na samym początku tego biznesu w Polsacie. Solosz, naprawdę, jak go poznałem osobiście, to też jest oczywiście za mocno powiedziane. Widzieliśmy się dwa razy w życiu gdzie to najdłuższe spotkanie trwało tam ze 2-2,5 dwie, dwie godziny. Więc to, to jest takie. Natomiast ja jakoś tam pogląd sobie wyrobiłem ja jaki sposób on konstruował zdania, w jaki to był Kiedy myśmy go poznali, to był rok 2004. Miał tam jakąś przysługę, przysługi potrzebowo poprosił o, no, o tą przysługę. Marka Króla, i jeszcze parę osób, które uznały, że najbardziej mogę pomóc ja. No i tam zostałem po prostu poproszony, żeby napisać jakiś tekst, na którym zależało Zygmuntowi Söderzowi, i wtedy trochę przyjrzałem się temu całemu biznesowi. To, co mi się uderzyło, to jest to, że on się nie angażował po żadnej stronie scen politycznego, czyli u niego było tak, u niego był pan Dariusz Szymczycha, ktoś by powiedział, redaktor na Czerny trybuny, postkomunista, komunista, jak to woli, gdzie są sobie z, ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, czyli Wiesławym Walendziakiem, Ryszardem Czarneckim i po prostu y, jakimś tam jeszcze Solidarnościowcem, Markiem Markiewiczem. Po prostu u Zygmunta Solorza był taki azyl. Wiecie Państwo, jak byli nieśmiertelni, którzy. To był taki Highlander, to kiedyś tak to zostało przetłumaczone zamiast Góral to nieśmiertelni. To w pierwszych tych filmach chodziło o to, żeby kto komu głowę utnie i pozostanie tylko jeden. No i tam azylem był kościół, że w, kościole, w kościele nie wolno se było ucinać głów. No to takim azylem, w którym se nie wolno było ucinać głów, była ta grupa Polsat. Tam no. po prostu wszyscy wchodzili rozbrojeni, bratali się, pili razem wódkę na imprezach integracyjnych i, i sobie to wszystko funkcjonowało. Gdzieś tam Tomek Lis nie, nie do końca zrozumiał zasady, które panują i próbował zacząć strzelać z okrętu, który nie należał do niego. A... Wiedni się służby nie mordują, ani w Szwajcarii raczej, raczej nie. O czym? Nie wiem, czy to tak aż obowiązuje, jeżeli chodzi o Wiedeń, bo tam parę, 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 parę daście trupów to jakoś kojarzę. Natomiast chodzi mi o, o samą taką, tego, że to była... Raczej taka... gangsterów, a, a służby mnie Janku, służby mnie. No. Znaczy, ogólnie no, to są to, są tak, że, że jest jakieś takie ogólne porozumienie, że się służby nie mordują, no, tak. bo, no bo jak się zaczynają służby mordować, no to, to będą trupy. Tak? Jak żyć, no, jak no to, żyć? Bo nikt, nikt nie jest, szanowni państwo, ani trucizną odporny, ani truci, odporny ani samochodo-odporny, jak go coś rozjeżdża i, i więc jak się... dotykać do różnych przedmiotów, nie dotykać do niczego. Nie znaczy, ogóle... żołnierze, że, czy, tak jak to były, te, były, podobno właśnie tego, że no oficerowie CIA nie robili zamachów na oficerów KGB i vis tak. i tego i tak dalej, że jak już się na przykład mordowało, to się mordowało swoich zdrajców, ale nie, nie uderzamy w cudzych ludzi, bo no bo to będzie oznaczało, tam takim naruszeniem była słynna sprawa w Bejrucie, gdzie porwano e, po prostu oficera e, w latach 80-tych oficera jego bardzo mocno go torturowano, zanim go zgładzono. E, tam e, właśnie były wielkie narady, bo nie do końca panowie tam wierzyli, że ten Hezbollah, który go tam chyba po, porwał, że oni nie, nie działali tam właśnie jako proxy e, KGB, czy czegoś tam jeszcze, czyli że nie była to praca zlecona. Ale wracamy tutaj, i nagle to wszystko się skończyło, i tu się pojawia być może jakaś nić porozumienia, że gdyby połączyli słynne zdanie, nic nie sugerujemy panu, bo akurat my wam liczymy jak najgorzej, ale było słynne zdanie Henry'ego Forda, Forda, który mówił do konkurentów: Nie, no panowie, ale po co mamy się zjadać, skoro możemy, czy tam tego, skoro możemy wspólnie ten kroić tort? I tutaj Panowie, Szanowni Państwo, ten, ta ich nienawiść, nienawiść, tam są mocne kwity u obu stron. Mówiło się, że te materiały, które wyciekały, te słynne działki, które wyszły, było tak. Ja wysłałem pytania do Jerzego Zarkiewicza. Pan Jerzy Zarkiewicz, łamiąc prawo, będąc prokuratorem regionalnym, po prostu nie odpowiadał mi na pytania. Ja się pytałem go. O te działki, o te sprawy, które co tam się działo. Otóż on bardzo tanio kupił działki od jakiegoś biskupa katolickiego, który był jakimś pułkownikiem zarządów, nieoczekiwanie zarządów Morawieckiego, został generałem, potem się okazało, że był jakimś tajnym współpracownikiem, no, ale jak wiadomo, tajni współpracownicy dzielą się na słusznych i niesłusznych, ten się okazał słuszny, natomiast no, potem była to, że on po prostu sprzedał tę działkę z jakimś gigantycznym zyskiem i to opisywała Gazeta Wyborcza, to już nie ten i te wszystkie sprawy one sobie takie wyciekały. I Mateusz Morawiecki tutaj nie miał żadnych tutaj wątpliwości, że człowiekiem, który cieknie w tej sprawie, jest po prostu Zbigniew Ziobro i prokuratura. Musicie Państwo wiedzieć, że Patrycja Kotecka idealnie potrafiła zawsze rozprowadzać te materiały po mediach. Ja wiem, bo ja z nią rozmawiałem. Mieliśmy naprawdę dobre relacje. Na tyle dobre, że z tego, co słyszałem, kompletnie bezzasadnie pan Zbigniew Ziobro czuł się zazdrosny bo to były te moje relacje, z nią się skończyły w 2009 roku. polegały na tym, że zepiliśmy co jakiś czas kawę i se plotkowaliśmy. Natomiast to mi dawało mniej więcej wzgląd, jak ona postrzega świat. Ja pamiętam, jak dzisiaj rozbawiłem się, z, jak mnie, ona była na przykład posłańcem, który na początku lipca 2009 roku przeszedł do mnie, kiedy oni sobie wybrali Siwka i powiedzieli, że jeżeli my cię teraz poddamy i ogłosimy, że Siwek jest prezesem TVP, to oni nas zostawią w TVP i będziemy mogli sobie siedzieć gdzieś tam na Woronicza, czytać gazety i brać pensję, i, i, i będzie nam dobrze, i nikt nam tej pensji nie zmniejszy, i, i po prostu będziemy sobie tak siedzieć, nic nie robić, i będzie miło i fajnie i sympatycznie. Natomiast ja się rozbawiłem serio i mm. opowiedziałem jej historię z potopu szwedzkiego, że ja jestem jak regiment niemiecki wynajęty przez wczesnego prezesa Farfała i to jest taka, mówię, przeczytaj sobie tam w Putupie, jest taka scena, kozacy proponują temu regimentowi niemieckiemu przejście na stronę kozaków, no bo po co mają ginąć z Polakami i oni odpowiadają, że bardzo dobrze, ale od czerwca jakim się kontrakt kończy. Tak, teraz jeszcze. Ja, problemu, mówię, więc tak. ja mówię, więc ja tam przekazałem, że dopóki pan prezes Farfał, mówię, festung Woronicza siedzi, dopóty agencja informacji pozostanie mu wierna, no ja mówię, że no, słuchaj kodeks, kodeks najemnika nie może mówię, że słuchaj, no, bycie zdrajcą po prostu jest nieopłacalne dla, nieopłacalne tego, no bo kto cię kiedykolwiek zatrudni w sytuacji, w której wbijasz w nóż e, po prostu w plecy. W trakcie umowy w trakcie umowy. Tak, w trakcie umowy, więc to oczywiście to, to akurat walkę w lipcu wygraliśmy, przegraliśmy walkę e, jakieś półtora miesiąca później e, przy użyciu notabene wpływów pana Coloża, jak mieliśmy nieoficjalnie, i, i, panów, i pana Waltera i Weicharta z TVN-u, ale to już zupełnie inna opowieść. W każdym razie yy, oni oboje umieją walczyć yy, ty, kwitami, I zarówno Ziobro umie zostawiać kwity i ta Patrycja Kotecka, jak i Mateusz Morawiecki. I teraz jest tamku właśnie pytanie, yy, bo to już takie na podsumowanie. Yy, ty mówisz, że Ziobro wygrywa. No to pytanie jest takie. Czy oni obaj nie są za silni, żeby się zabić? To już takie podsumowanie. dobre pytanie, wiesz i, i od razu odpowiedź. No, w tej chwili jest pewnego rodzaju clinch. I ja się cieszę, bo ten clinch de facto może rozstrzygnąć najbardziej władza. Nasza władza, która teraz jest. Ja się dziwię, że mając tyle atrybutów, nic się nie dzieje. Ja jeszcze raz powtarzam, władze się zdobywa i bierze. Nie, nie ma czegoś takiego, że ktoś oddaje władzę i jest, dzieli się władzą. Z władzy się zdobywa i władzy się bierze. I, i, i tego, z, tego, z tego w tej chwili w zasadzie nikt nie korzystał. No jedno było silne uderzenie, e, gdzie Morawiecki też zaciął ręce. To było to, kiedy użyto ABW do realizacji na kierunku ziobry. Ziobro się o tym nie dowiedział, ale to było dlatego, że wtedy jeszcze. Zrobiono to według tych wszystkich reguł. Były koperty, kto pojedzie na jaki adres, i do, dopiero dowiedzieli się o tym funkcjonariusze, którzy byli przed, i różne służby były, i dowiedzieli się dosłownie przed realizacją. Utrzymano to w tajemnicy. Ziobro oszalał. Zobaczcie Państwo, Ziobro dlatego tak taki był taki zdenerwowany, że Ziobro nie zadziałały bezpieczniki. I, I tak to wyglądało. On nawet nie zabierał części dokumentów z domu, bo on uważał, że bezpieczniki są tak mocne. Te bezpieczniki znowu funkcjonują. I to był Morawiecki się cieszył. Widział, że to był mocny strzał. No ale nic z tego dalej nie ma. Dalej jest to, że no, ta sytuacja z panem Romanowskim, ta sytuacja z sądami, jak ja podałem, no, no to pokazuje siłę, że to jest siła Ziobry. To jest siła Ziobry, która z masy Kaczyńskiego już pomijam to, że. Pomaga mu jakoś w tym parlament, bo nawet nie potrafi zdjąć immunitetu Kaczyńskiemu, bo Kaczyński by był i by szalał. Gdy mu zjęli, i by była sprawa do prokuratury i by go chociażby z nawieniem Nie ma czegoś takiego. Nie ma, Że nie musi wykazać. Prokurator, który mówi, panie Kaczyński, ma pan zarzuty za to, co pan robi z Wieńcem i to, co pan zatruje ludzi. To nie ma. Piotr Roński, Cholub, szanowni państwo, nasz bestseller dostępny na hognot.pl, dostępny, szanowni państwo, na. Jako audiobook na MPGO, na Legimicom i na, w Audiotece. Państwo też przypominamy o historii bez cenzury, szanowni Państwo. A pod materiałem macie link do kanału Tomka Szwajgierta Solo w bańce. Polecamy, subskrybujcie. Szanowni Państwo, nigdy za wiele armat, które, które mogą kawie hmm. mieć, Tomku, ale to już szybko na koniec. Panie i Pan Neorysu, po 17.30. Wie Pan, y Dowie się pan, że jednak Zbyszek nie jest taki lojalny. Pan Zbigniew Ziobro. To znaczy, no, tłumaczy jakiemuś, to nie jest tak, że już na pewno jest zgoda na, na te wchłonięcie, tylko on musi tutaj się jeszcze targować, bo, bo jaki jest szczęśliwy? On, Jemu mu się wydaje, że przejmie wszystko za Ziobrę i pan go tutaj weźmie jako wiceprezesa. Nie rozumie, bo jaki, no, po prostu nie rozumie. No, widzicie państwo, popatrzcie na jakiego, że pan go mu zrobi zaraz kęsim, kęsim, mignam, a, a, a ziobro jest swany, żebro wie. I, i, I tutaj niech pan się popyta, jakiego, czy, czy naciska na niego Dziobro, czy nie. Będzie pan zadowolony. Zbyszek nie przestał knuć. <grystanie> Do więzienia, panie Jarosławie. Do więzienia, panu Jarysław po 17.30.